najważniejsze to jest to, żeby zrozumieć, jak my działamy. W naszej zachodniej kulturze, to mogę to przedstawić w ten sposób. To jestem ja. O, to jestem ja. Ja jestem otoczony przez jakiś świat. Ja składam się z czterech zupełnie różnych elementów. Ja to jest to, co ja myślę. Ja to są moje myśli. Myśli. Ja to są moje emocje. Coś zupełnie innego. Emocje. Emocje. Ja to jest moja fizjologia, to jest to moje ciało, to jak ono funkcjonuje. Fizjologia, fizjologia. Ja to jest moje zachowanie. Zupełnie inny element. Zachowanie. I ja jestem otoczony światem. Ten świat na mnie wpływa w różny sposób. To, co mnie otacza, to jest sytuacja. 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 I ta sytuacja wpływa na to, co ja myślę. Ta sytuacja wpływa na moje emocje. Ta sytuacja oczywiście wpływa też na moją fizjologię. Ta sytuacja wpływa też na moje zachowanie. Ale również moje myśli wpływają na moje emocje. I teraz sobie myślę, czy mówię wystarczająco jasno, abyście zrozumieli. I dlatego powstają moje emocje, tak zwana wątpliwość. Czy wy to rozumiecie? A skoro te emocje powstały, to również one wpłynęły na moją fizjologię. Ja dostaję gęsiej skórki na samą myśl, że wy to pojmiecie. I wtedy ta gęsia skórka wpływa na moje zachowanie. Ponieważ ja się aż pogładziłem po ręku. Jak się pogładziłem, to się zastanowiłem, czy to wypada. Skoro pomyślałem, to wpłynęło to na moją fizjologię. Ciepło mi się zrobiło w rękę. A to spowodowało, że zmieniła się moja emocja. Zrobiło mi się przyjemnie. A skoro się zmieniła moja emocja, to zmieniły się moje myśli. Na pewno to zrozumiecie. A moje myśli wpłynęły na moje zachowanie i ja się szeroko uśmiechnąłem. I moje zachowanie wpłynęło na moją fizjologię. Bo mi się zrobiło radośnie i ciepło na sercu. I myślę sobie, że to ma sens. A skoro to ma sens, to moje emocje wpływają też na moje zachowanie. A moje zachowanie wpływa również na moje emocje. I ja jestem radosny. No dobrze, a w takim razie w jaki sposób mam wpływ na sytuację? Ja mam wpływ na sytuację tylko w jeden sposób. Bo jeżeli bym zmienił swoje myśli, gdybym zmienił tylko swoje myśli, to byście o tym nie wiedzieli. Gdyby zmieniły się tylko moje emocje, a bym tego nie pokazał, to byście o tym nie wiedzieli. Jakby się zmieniła fizjologia, jakbym was o tym nie poinformował, to byście nie wiedzieli. Dlatego wpływ na sytuację mam tylko przez pokazanie, poinformowanie. Tylko zmiana zachowania wpływa na zmianę sytuacji. Ale ponieważ wszystko jest ze sobą połączone, to zmiana któregokolwiek elementu
wpłynie na zmianę sytuacji. Wystarczy, że ja zmienię swoje myślenie i wtedy zmieni się sytuacja, w której żyję. I dlatego dzisiaj będziemy mówić o czymś takim jak zdrowe myślenie. B. Myślenie. Czyli zmieniając nasze myśli, zmieniamy sytuację, zmieniamy świat, w którym żyjemy. I można oczywiście zacząć od czegoś innego, od emocji. I to jest zupełnie inne moje szkolenie, które się nazywa Huna. Ale również można zacząć od zmiany fizjologii. Można sobie pójść na masażyk. Można przytulić drugiego człowieka. Można też zmienić od zachowania, czyli tak zwany behawioryzm. Ale to też nie na dzisiaj. Dzisiaj będzie zdrowe myślenie. Dziękuję.